Chciałam uroczyście, wyjątkowo dzisiaj przywitać wszystkich moich przyjaciół, bo jesteśmy prawie że rodziną na co dzień, ale dzisiaj wyjątkowo się witamy z moimi koleżankami, z moim kolegami, no i oczywiście z panem redaktorem Andrzejem Warzechą, który... Ale ja jestem częścią, nie? Częścią, ale stara nam się bardzo zastąpić naszego, jak wszyscy wiecie, Rysia Rodzika, bo długo z nami, no, trudno, ale teraz... Zastąpić się nikogo nie da, pani Basiu. Zastąpić się nie da, ale pan się już teraz tak stara, że ja nie odczuwam już tej rozpaczy, którą kiedyś odczuwam. Witam również przyjaciół mojego męża i naszych, to są państwo, mój mąż z państwem pracował już wielu lat, po 60 lat się znamy z biura projektu i wyjrzeliśmy zawsze angielskiego. No, także cieszę się, nie wiedziałam, że przyjdą, bo mają gości, ale zrobili to dla mnie. Natomiast moja rodzina, jak zwykle, zajmie się biznesem dzisiaj po różnych stronach kraju. Jedni w Jaworznie, jedni w Sączu, jedni w Grabałowie na koniach, a jeszcze inna ma lekarza daleko stąd. No, ta właśnie moja przyjaciółka, która mnie wyszczupliła, która mnie obudziła ze snu, bo niestety jadłam, spałam i czekałam na śmierć. Nieprawda. Nie miałam nadziei do życia żadnego. I nagle się obudziła. Obudziłam się. Zaczęłam chcieć żyć. No i po prostu wzięłam się, nie kłamię ją, bo tu nieraz mnie namawiam, a zjedzie przynajmniej widzi, zjedzie, bo ja my kogo, ja mam prowadzić siebie, jak ja się bardzo dobrze czuję. Dawniej, jak wychodziłam na drugie piętro, to fotel już był w przedpokoju i wpadałam na ten fotel, a teraz wejdę i jeszcze pomieszkałem, bo to jest zupełnie inna sprawa. Więc bardzo się cieszę, nie wiedziałam, że mam taki duży dorobek, naprawdę nie wiedziałam, ponad 100 tych różnych utworów. Ale zacznę, ponieważ przed laty, przyniosłam to państwu też do pokazania, zaczęło się od tego, że wzięłam udział w konkursie, usłyszałam w radio taką zapowiedź, że kto ma ochotę, może wziąć udział w konkursie na list, bo teraz mało kto prawda listy. I będą nagrody, oczywiście ja dostałam wtedy drugą nagrodę. Ten pan nie wiem, czy to mam już tyle. Jusiu, daj ten. Dostałam tę nagrodę. Dostałam drugą nagrodę i państwo pokażą sobie między siebie. Do tego jeszcze był w tym, dziękuję bardzo, w tym samym kolorze był długopis i, znaczy etui z długopisem i z piórem pozłacanym, ale tego już nie przynosiłam, raz, że używałam na drugi, a to jest nowusieńkie, proszę sobie po kolei oglądać. To jest moja druga nagroda. I właśnie do tego konkursu dopisałam coś, co państwu wytłumaczy, z czego się wzięło moje pisanie. Więc to było tak. To jest, przepraszam, to jest dla państwa, że mówię, to ma kłopoty. To ci przyniosłam. Najgorsze, że sobie nie przyniosłam zeszytów, które miałam wszystko dokładnie po kolei napisane, ale... To klasę, no to trzeba, no takie dostałam nagrodę. Ale nie wiem, jak ona nie chce. Ona nie wie, o co chodzi. No bo znaczki po prostu nie kocham się. Nie chodzi o kochanie się znaczka, tylko o obejrzenie nagrody, którą dostałam. To chyba piękna nagroda, prawda? Piękna. Do tego... Znaczki, że ją wiecznym klaserze? No tak dostałam, jak to znaczy. Ja bym no, nie pykałam. No, no, na to. No, ja to z przyjemnością wybaczę. To było już, pani Halina, te znaczki już były. Jeszcze raz wiem, no, no. Musiałam do jakiegoś... A, no właśnie, no jasne. Dobrze, zaczynamy. Mogę się tak, tylko nikam gdzieś tam przyszedł. Więc tak napisałam wstęp do konkursu. Szanowne jury, na pewno obce wam są tego typu rozterki, które opisałam w pracy pod tytułem List do Indii. Bo to ja lubię pisać listy. Przeżywałam to wszystko już w całkiem dorosłym życiu, gdzieś około mój wiek 50 lat. Zmiana wyznania jest czymś tak ważnym w życiu człowieka, że można to uznać za sprawę najwyższej rangi. Nic nie odbywa się bezboleśnie, a więc ta sprawa przyniosła mi wiele radości, ale również wiele cierpienia i bólu. Słusznie ktoś kiedyś mądry powiedział, że stary drzew się nie przesadza.
a ja dodaję szczególnie drzew z wielkimi korzeniami, bowiem w tradycje katolickie wrosłam bardzo mocno. Był to proces długotrwały, 50 lat. Kochałam je jak każde dziecko kochać potrafi. Ileż to w życiu odstawiałam ja Sławek z moim bratem tu na zdjęciu, państwo go macie. Niemcy go zabili w wieku 16 lat. Więc z koleżankami, kolegami, ile to razy byłam pięknym królem Herodem z długimi jasnymi włosami, zarzuconą na ramiona złotą kafą z podwójnego łóżka sypialni moich rodziców. Ile pieniędzy zebrałam, aby dać jej biednym koleżankom z podwórka, którym mamy niejednokrotnie zamykały chleb na klucz, tak było w okupacji. A jakim pięknym, świętym Mikołajem byłam, by zanieść radość dzieciom czekającym z bijącymi serduszkami na tę pociechę. Orszak za mną wszedł wspaniały, wystrojony przez moją wszystko umiejącą mamusię, taką miałam. Wspaniały anioł, do dziś leżą w szafie skrzydła, diabeł żywi tym podobny. Zebrane pieniądze zawsze szły do kieszeni pomocników, bowiem w moim domu żyło się ze względnym dobrobycie, a większości dzieci brakowało środków do życia. Okupacją ratował handel, a w tym moja mama celowała, bo ten wpływ biznesowski mamy wszyscy. Jeśli chodzi dalej o tradycje, to zachowywane były z wielkim pietyzmem. Robiliśmy konkursy, bo to jest nasza siostra cioteczna, oni mieli zawsze najpiękniejszą choinkę, a my drugie miejsce. Cioteczna, czyli... Tak, mamusie były siostrami. Więc był to jedyny raz, a i nic więc dziwnego, że ciężko było mi zmienić w dorosłym życiu. Prawda? To nie było tak bardzo. Był to jedyny raz, który opisałam w opowiadaniu, nie przyniosłam oczywiście tego opowiadania, jedyny raz, kiedy nie jadłam z najbliższymi tej uroczystej kolacji. Po raz pierwszy mi się to zdarzyło. Mam wielki sentyment do lat dziecinnych, szczególnie, że z tych czasów już mało kto pozostał przy życiu. Moja wszystka rodzina już umarła, tylko ja jestem. Ta najbliższa, znaczy nie liczę dzieci, oczywiście mężczyzn. Staram się być bardzo tolerancyjna dla wszystkiego, co innego. Nienawidzę, wiadomo, fanatyzmu, przepraszam. Jestem szczęśliwa, gdy inni widzą we mnie równą sobie osobę. Tak samo umiem kochać, cierpieć, cieszę się z tych samych powodów, co wy państwo. Dlatego proszę o odpowiednie odczytanie moich wspomnień, bo to psami. A tak na marginesie, to pochwalę się, że doczekałam się trojga ukochanych wnuków, co jak państwo wyczytacie w tej pracy, było moim największym marzeniem. A teraz już prawnuka, na którego policji wszyscy dużo guzika, obecnie 5,5-letniego Tytusa Zamczkowskiego. Jest to syn mojego wnuka najstarszego. Dziękuję za uwagę. Barbara Wioska, krakowianka z dziada pradziada, urodzona w 37 roku, 25 września, z Poznaku Warszawy. No dobry dzień. No ja artystyczny, tak? Tak, tu pozwolę sobie przeczytać wspomnienie o Rysiu R., bo ośmielił mnie pan redaktor, bo ja uważałam to za bardzo słaby wierszyk, a pan powiedział, że wcale nie jest zły. Więc wszyscy sobie przypomnimy, jak kochaliśmy bardzo jego, jak on bardzo nas też lubił, tak jak teraz pan Andrzej. I napisałam takie wspomnienie krótkie. Skończyła się era pięknych słów, serca płynących, era uśmiechów na duchu podnoszących. Pod wpływem ich ciepła nie jeden smutek uciekał. Podnosiłeś nas z popiołu, do pionu stawiałeś, bo czasem krzyczał, a przecież wiele miałeś. Tyle wart człowiek, ile dobrego zrobi dla niego. Teraz po prostu sobie przeczytam, bo jako osoba, no ja nie mam tych kompetencji, jak ktoś ateistą jest, to że się ja mnie to zupełnie nie interesuje. Do tych, których ja znam akurat jesteśmy chrześcijanami, więc akurat na początek dałam sobie, tu pan Rodzik nam dał, tak mówiłam, dawał temat, napisał, napiszecie coś na temat Pechowej trzynastki. I ja napisałam Pechowa trzynastka, na skrzydłach do nieba. Dla jednych Pechowa trzynastka,
Dla drugich dzień, jak każdy inny. Dla mnie jeszcze jeden wspaniały dzień. Dołączam go do paciorków dni przeżytych z Tobą, Panie. Trzymaj mnie swoją ciepłą, wszechmogącą dłonią. Ty, Jezu, dałeś mi drugie życie. Ty odkrywasz codziennie piękno wokół mnie. Dałeś mi serce gonące i miłujące. Dziękuję Ci za to, Barbasia. 2002 rok. A tu drugi to jest mój pierwszy wiersz w ogóle, bo ja pisałam prozą zawsze. To był pierwszy też treści religijnej, tylko nie daj tam daty, bo zginął mi, ja sobie przypomniałam zło. Kolorowy parasol. Oblałeś mnie, Pan, to już jak się zaczęłam wracać do Boga, bo to w życiu już nie było. Nie od Boga, tylko, od tak Kościoła. Od kościoła. Może nie tyle od Kościoła, ile od tych takich... Od hierarchii. Nie, to już było w moim Kościele. Po prostu już mnie zmęczyła taka... Bo ja bardzo dużo studiowałam pisma, że no mój mąż to był zakochany, on w ogóle w życiu mało jaką książkę przeczytała, a to dwa razy tam z powrotem. Zresztą my wiemy, że zawsze ma dwa przysłowia, bez Boga ani do proga, a drugie jak Jaruszko, powiem Pani, aha, żyjmy tak, jakbyśmy mieli 100 lat żyć, a w każdej chwili się śmierci spodziewajcie. I to jest bardzo dobre przysłowie. Kolorowy parasol. To rzeczam, bo oblałeś mnie Pani mnóstwem obietnic i błogosławieństw, bo bardzo dużo mi widziałam. Ja jednak myślałam, że potrafię żyć bez Ciebie. Przykryłam się swoim kolorowym parasolem. Rzuciłam się w taniec rozrywek i zapomnienie. No wiadomo, grudzie, spotkania i tak dalej. I nie miałam na coś ważniejszego czasu. Nie przewidziałaś Pani, że nic nie mogę nas cieszyć. Mocno więc złożył mi kolorowy parasol, a Ciebie błagam, Panie, wybacz mi znowu. Bardzo pięknie. Przeżycie widać, że przeżycie. Tak, ja wszystko jak już piszę, to już piszę w serce. A tu jest, chcę powiedzieć, taka wyróżnienie dostałam tu, w naszej fundacji kochanej. Byłam wtedy na Kanoniczych Teatrze, wręczono mi dyplom i wyróżnienie. Nie będę oczywiście tego całego czytała. To jest ewangelizacyjnych ścieżek. Bardzo mi było miło, bo u mnie nie miałam drukowanej kościele, a tu dostałam nawet wyróżnienie. I to jest z naszej gazety, jak Państwo pamiętacie, szpalt. Z ewangelizacyjnych ścieżek. I tu jest oczywiście, że przeczytałam treść dzisiejszego apelu ewangelizacyjnego i zastanawiałam się, czy ja kogoś przyprowadziłam do tego mojego. Owszem, na wszystkie uroczystości rodzina przychodzi tak, ale jesteśmy my sami osamotnieni. A zdawało mi się, że tłumy za mną przyjdą, że moje kuzynki, moje dzieci, wszyscy będą razem w tym kościele. To nie jest tak łatwo, proszę Państwa. Dlatego przepraszam nieraz Boga za nieudane moje obietnice. I mieszkaliśmy na wsi w Człowie, bardzo piękny dom mieliśmy, znaczy dom chatę wiejską, ale mieliśmy 155 działek pięknego pola. Także ja potrafiłam wychodzić rano, ponieważ pierwszy raz w życiu miałam coś swojego, to całowałam, tak papież Państwa, to ja tak całowałam ziemię, to jest moje, ja nie mogłam sobie z radości, bo ja nic, no człowiek nie miał nigdy w mieście coś swojego. A to tak tanie mi się trafiło, to by moja szwagierka załatwisz. I tam obok mieszkali bardzo mili sąsiedzi. A dzieci moje już były, ten starszy wnuczek już był taki dosyć duży chłopczyk i on to przeżywał bardzo, bo mu dokuczali, bo to Państwo wiecie, a szczególnie na wsi wyśmiewali się i jeden z sąsiadów, tu słyszycie co powiedział. Więc moja wnuczka i wnuczek niestety przekładali na to wszystko, na moje opowieści, na moje, bo ja pisałam takie dla dzieci bardzo ładne opowiadania, najbardziej wideo, telewizor. Interesują ich uciechy tego świata, tak jak ich rodziców, a nie ci nudni babcia z dziadkiem ze swoimi modlitwami przed każdym posiłkiem, z mętnymi śpiewami, no dla nas cudne śpiewy, a dla nich świetne. A jeszcze kiedy nie można się w ogóle pochwalić przed dziećmi swoimi dziadkami, którzy jakby na wagę z rzeczywistością, to już całkiem nie tak. I tu właśnie zaczyna się problem naszego zniechęcenia. Ostatnio przybiegł wnuczek, bardzo zbulwersowany i z takim żalem zawołał: babuniu, pan Wacek, sąsiad z drugiego domu, syn tej babuni teraz bardzo kocha, powiedział, żeby dziadu się obrzezał,
bo jak święci soboty, to niech się da obrzezać. I tak wnuczek, który nas kocha, którego my kochamy, zamiast być dumny ze swojego dziadka, jest pogrążony w rozpaczy. No, jest bardzo ważny, że tak ustawiony. A dla nas jest to wnuczek. Bo już się zdawało, że po kilkakrotnych ewangelizacjach przychodzi do nas na obiady, modliliśmy się wspólnie, bo my nie uznajemy żadnych rozdziałów chrześcijaństwa. Pan Wacys, myśleliśmy, że on już jest tak blisko po prostu przynajmniej przyjęcia tej inności, prawda? Że nie chciałam, żeby była adwentystą od razu. No i widzimy, że nie było sensu tego, że chcieliśmy mu te piękne rzeczy przekazać, dla nas piękne. I po prostu czujemy się bardzo nieudanymi narzędziami naszego Pana. I przepraszamy go za to. I kiedy zdaje nam się, że jesteśmy do niczego, bo w ogóle nie umiemy ewangelizacji prowadzić, przychodzi miła chwila, która daje powód do dumy naszemu wnuczkowi. Otóż pewnego dnia też żyje w serce. Nie do wytrzymania dzieci rozrabiam. Wiecie Państwo, jak przy deszczu, prawda? Z dziećmi można żaleć. I oni mieli, tak, dzieci nudzą się, jest taka piosenka. Oni mieli czworo Państwo dzieci, a my dwoje, więc jak ta szóstka, wszystko szło tam do babci, bo tam była swoboda, to chcieli to robić, bo tam ta babunia im robiła takie na parze klusk i to zachęcała ich, a my tam samotnie sobie się śmiedzieliśmy. I mówi tak, no i przyszła sąsiadka, jak pani coś nie zrobiła z babunią? No przecież zabłocone mieszkanie, zdeptane, to przecież oni nie słuchają, tylko raz na polu, raz mieszkają, raz na polu. No ja już nie dam sobie rady, musi pani coś zrobić. Ja sobie przypomniałam, że ja mam właśnie to opowiadanie dla dzieci. I mówię, wie Państwo, proszę ich zebrać razem, gdzie pani uważa, czy u nas, czy pani do grupki, a ja tam przyjdę z moimi opowiadaniami dla dzieci. I przyszłam, to były opowiadania, że ja na lekcję szkoły sobotniej do klasy dziecięcej. Biorę więc teczkę pod pachem, idę do sąsiada. Zapraszam dzieci, które siadają gdzie, które może. I najpierw z małym, a potem z coraz większym zainteresowaniem słuchają. Mało tego, to siada się babcia, mama. I tak grono moich słuchaczy powiększa się. Jestem szczęśliwa. A najwięcej, gdy mój wnuczek przychodzi po południu i mi relacjonuje, babciu, pan Wacek powiedział, że jeszcze takiej ciszy, spokoju przez 2 godziny u nich w domu, to nigdy przez całe wakacje. I Filip jest znowu dumny ze swojej babuni, a babcia szczęśliwa, bo przemyciła wiele praw. Cudzysłowie przemyciła wiele praw ze Słowa Bożego i wiele wspaniałych przykładów na efekty słuchania tego Słowa. Bóg dał mi pociechę i zachętę do dalszej, bo to padają mi raz ręce, i zachętę do dalszej pracy ewangelizacyjnej, za co niech mu będzie cześć i chwała. A kiedy doczekamy się z mężem, a nie doczekaliśmy się, że nasze dzieci, wnuki staną ramią w ramię w naszym kościele, do końca życia będziemy mieli za co dziękować Bogu. Amen. To jest nasza praca. Ale owszem, przychodzą cała rodzina, stoją ramię w ramię na naszych uroczystościach, na 50-lecie, na tym. Ale musimy się cieszyć tym, co jest. Prawda? Więc bardzo kocham moją wnuczkę, nazywam ją Pocieszka. I taki króciutki na jej urodzinę, ona w marcu się urodziła. Zresztą obydwoje dzieci, te starsze się urodziły w marcu, a ten najmłodszy tylko w styczniu. I w marcu napisałam jej 23 marca Pocieszka. Już minęło 29 lat, gdy słoneczko nam przyszło na świat. Było ono w kolejności 4, gdy życie stało się więcej warte. Zawsze przechodziła mi depresja, jak się rodziło dziecko. Żyj nam więc pocieszko długie lata, osuj nam to szare życie, niech się spełnią Twe marzenia, a czas płynie znakomicie. Całusy od dziadusia i babusi. No, to była, tak? A tu była już starsza, bo to było prawie ta sama data, ale ona już miała 36 lat. I mojej córce zrobiłam ciszą kartkę, jak Państwo wiecie, robię, i napisałam mi takie lakoniczne życzenia.
dziękuję, proszę to wziąć, proszę mi napisać piękne, wszystkim piszę takie piękne życzenia, więc się poprawiła. Cofnęłam się, ona bardzo ciężko się rodziła, bo kucie wtedy była afera z pijanymi lekarzami. Całą noc ją trzymali bez środków pomagających polu i naprawdę napisała mi, że umiera. Jak ja przyszłam, to chciałam po prostu kogoś zabić, bo tak jestem raptus. I wtedy właśnie to przypominam nam sami tak. Cud narodzin. Bardzo, bardzo ciężko było. No powiedziałam, że umiera. A mądry ordynator, ponieważ wiedział, jaki ma podopiecznych, kazał nam i znaleźć misję, on nam od razu ją oddał. Myśmy poszli szukać miejsca, on się wziął do tego, jak przyszli do dziecko było na świecie. Tylko się całą noc tak się męczyła. Cud narodzin. Bardzo, bardzo ciężko było. Dobrze, że się tragicznie nie skończyło. Efekt wspaniały. Piękna i dorodna dziewczyna. Kul córunia. Ciesz się więc zawsze nasza Małgosiu, czyli moja córko. Przecież to wspaniały dar od losu. Życzymy więc wszyscy tobie, której się zawsze wszystko udaje, prawie tak samo jak wróżce dbają. Dużo zdrowia i radości i donat i cierpliwości, bo już nie miała pracy. Dla swej córy musisz więc arkę zbudować, aby przed potopem kłamstwa i grzechu życie na dusi w czystości zachować. Całujemy gorąco, mama i tata i przyjęła już te życzenia, ale przy sposobności rybka dostała też. Pocieszka urodziny. 30 lat to najpiękniejszy kwiat. Tyle właśnie kończy nasza wnuczka Natalinka, nasza królewna, w cudzysłowie, cud dziewczynka, no da nam się dziewczynka. Tobie Boże składamy dzięki, że mamy wnuczkę z twojej paręki. Żyj nam na tych długie lata, bądź nam